Zastanawiałeś się kiedyś, jak działałem funkcję FK, czyli swobodne konturowanie? Jeżeli tak, to świetnie trafiłeś, bo dzisiaj sobie narysujemy kontur z ich użyciem. Także nie przedłużając, zapraszam. Po wciśnięciu tego przycisku są dwie możliwości. Albo zrobicie to, albo to. Ale skoro tutaj jesteście, to na pewno wybraliście tą drugą opcję. Obiecuję, że po tym filmie będziesz wiedział jak narysować ten kontur, ale ten temat jest tak obszerny, że będę musiał go podzielić na dwie części. I aby nie ominął Cię kolejny film, ciśnij ten czerwony przycisk subskrybuj. Bo na tym kanale pojawi się nie tylko druga część funkcji FK, ale również ku parametry SL-cykle i inne porady dotyczące sterowania Heidenhain 530. Ale koniec już tych anonsów, zaczynajmy. Standardowo przechodzimy sobie w programowanie. Ja już tutaj mam utworzony taki szablonik żeby troszeczkę to przyspieszyć. Pierwsza współrzędna, obroty. I na początek wrzucimy sobie, może nie funkcję f, ale coś, co też na pewno się przyda. Mianowicie interpolacja liniowa ze współrzędnymi biegunowymi. Ustalmy sobie, że środek, czyli x0, y0 mamy tutaj w tym punkcie. Więc środek okręgu tworzymy sobie też w tym punkcie, czyli x, y, 0. Następnie utworzymy sobie wejście w materiał tutaj w tym punkcie. I przejdziemy w tym kierunku, aby utworzyć ruch współbieżny. I do tego celu wykorzystamy sobie approach. wejdziemy sobie po łuku. X minus 40, tak? Bo mamy od zera, tutaj mamy X minus 40 w tym punkcie i Y 0. Promień na przykład 8. Korekcja promienia narzędzia lewostronna, czyli w tym punkcie będziemy objeżdżać ten kontur dookoła posysu automatyczny. Tak pojawiła nam się linia. Włączyliśmy sobie tutaj automatyczne rysowanie. Następnie wybieramy interpolację liniową i tutaj dodajemy współrzędne biegunowe, czyli ten pomarańczowy przycisk P. Tutaj wpisujemy promień w jakim chcemy się poruszać od środka, który tutaj wyznaczyliśmy. Wyobraźcie sobie, że wbijacie tutaj igłę cyrkla i jesteście uwięzieni tylko do tych 40 mm, tak? Czyli wysuwacie sobie ten ołówek, rozszerzacie te ramię cyrkla tak, aby utworzyło wam okrąg o średnicy 80 mm, czyli de facto promień 40. I nie możecie nigdzie poza ten obrys wyjechać. Czyli wpisujecie tutaj 40 mm i to jest wasza jakby stała wartość do tego okręgu. I następnie wpisujecie kąt pod jakim chcecie utworzyć sobie prostą. Jeżeli przypomnicie sobie z poprzedniego odcinka o torach, gdzie mówię o torach kołowych, w tym punkcie, patrząc od środka, w tym punkcie mamy 0 stopni. Tutaj będziemy mieli, jeżeli to jest, to jest oczywiście sześciokąt, czyli tutaj wszędzie mamy po 60 stopni, to w tym punkcie będziemy mieli 60 stopni, tak patrząc od środka, w tym punkcie 120, 180 i tak dalej, i tak dalej. Czyli analogicznie tutaj wpisujemy po prostu, żeby dotrzeć do tego punktu, wpisujemy 120 stopni. Jeszcze sobie dla pewności uzupełnimy te pierwsze dane. A i zmieńmy sobie jeszcze, bo zrobiłem oczywiście mały fuck up, czyli wpiszmy sobie tutaj na razie x minus 60 mm. Tak, czyli zaczynamy sobie z tego punktu tutaj, wchodzimy po łuku, wykonujemy pierwszą prostą, następnie wybieramy sobie znowu interpolację liniową. Nie musimy już określać promienia, wystarczy, że wybierzemy sobie kąt. I teraz. Możemy wpisać tutaj 60 stopni, tutaj 0 stopni i tak dalej. Nie ma z tym problemu. Ja by to, może to najpierw zademonstruję. Tak, wykonujemy tutaj 60 stopni, następnie tutaj wpisujemy sobie 0 stopni. I jak widzimy, tutaj nam się tworzy ten sześciokąt powoli. Ale możemy zrobić to też w ten sposób, że wpiszemy sobie tutaj inkrementalnie 60 stopni. Minus 60 stopni, przepraszam. Tak? Czyli patrząc tutaj z tego punktu odejmujemy 60 stopni czyli ze 120 ze 120 stopni odejmujemy 60 czyli jesteśmy w tym punkcie następnie odejmiemy sobie znowu 60 i tak dalej aż utworzymy cały sześciokąt czyli kopiujemy sobie tą wartość tak i robimy całą symulację i utworzył nam się sześciokąt na pewności możemy sobie jeszcze sprawdzić, czy nic nam się nie nałożyło. Mianowicie możemy sobie tutaj wybrać, aby nam wyświetlało każdy wiersz przy danej prostej. Czyli tutaj mamy dwunasty wiersz przy tej prostej, czyli zakończyliśmy sobie w tym punkcie. Teraz jeszcze możemy sobie zrobić tutaj podgląd graficzny. Czy to narzędzie na pewno nam się tutaj porusza? I tak jak widzimy, tutaj za każdym razem tutaj wchodzi sobie w materiał i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście możemy tworzyć tutaj dowolne kąty, dowolne promienie Tutaj tylko ogra ogranicza was tylko i wyłącznie wyobraźnia Ale głównym tematem mają być funkcje FK Więc teraz przejdźmy do krem de la Creme dzisiejszego odcinka Przejdźmy zatem do narysowania kolejnego rysunku Skopiujemy sobie ten program, nazwiemy go sobie FL Usuwamy wszystko co tutaj mamy no, Oprócz tego szablonu naszej przygotówki I taka mała uwaga na początku konturu nie powinno się rysować od narożnika. Ja po raz kolejny popełniałem ten błąd i jakoś musimy z tym żyć. I w dzisiejszym odcinku nie chodzi nam, aby tutaj tworzyć jakąś idealną obróbkę, tylko i wyłącznie chcemy się nauczyć rysować tych wszystkich długości używając kąt wartości kątów, wartości długości tych prostych i tak dalej. Więc tutaj też nie będę się zagłębiał, aby przechodzić tutaj w robić jakieś wejścia, approach, departing i tak dalej. Także przejdziemy sobie od razu na xy0. Zagłębimy się w materiał, aby było widać to na symulacji. I przechodzimy tutaj z tego punktu do tego, czyli w x mamy 20 mm pod kątem 45 stopni. No i z takiego logicznego punktu widzenia, y też będzie miał 20, ale zrobimy sobie tutaj używając tego kąta. Więc wchodzimy tutaj w fk. Wybieramy FL i wpisujemy w X 20. I wybieramy tutaj kąt 45 stopni. Tak, widzimy, tak ja mam tutaj narysowany. Wpisujemy 45 stopni, tak, bo ta sama zasada jest jak przy okręgach, że tutaj, patrząc od tego punktu, tutaj mamy 0, 45, 90, 180 i tak dalej. Także. To nam wystarczy, zakończymy sobie endem i już widzimy, tutaj mamy tą pierwszą prostą. Następnie mamy odcinek 22,36 mm pod kątem 27 stopni, więc znowu wybieramy sobie FL, wybieramy długość tego odcinka, tak, bo nie mamy żadnej współrzędnej, tylko wybieramy długość odcinka, czyli wybieramy tutaj Length i wpisujemy 22,36 i pod kątem 27 stopni, z tym, że w minusie. Tak? Bo patrząc teraz stąd, do tego punktu mamy 0, i 27 stopni byśmy mieli tutaj. A, a tak to mamy w minusie. czyli wpisujemy 27, ale z warto wartością ujemną. Następnie tworzymy sobie ten tutaj to zaokrąglenie naroża. Do tego byśmy musieli użyć tej FC. Na razie nie, nie chcę tutaj się w to zagłębiać, bo to będzie w następnym odcinku. Ale zrobimy sobie szybciutko, tylko że mamy tutaj promień 10. Obrót mamy przeciwny do ruchu wskazówek zegara. I wartość x i y inkrementalnie o 10 mm. Tak, bo jak mamy tutaj środek okręgu, to automatycznie mamy tutaj o 10 mm więcej. Następnie możemy sobie wybrać rozwiązanie. Jakie, jakie chcemy tutaj dokonać, czyli taki bardziej wybrzuszony ten okrąg, tak jak było na przykład w przypadku CR i wartości promienia ujemnego, czy taki prosty. No i wtedy wybieramy sobie tutaj rozwiąż wybór. I tutaj nam się wtedy pojawia F select. Następnie mamy odcinek pod kątem 100 stopni do wartości Y49,94. Więc znowu wybieramy sobie FL, kąt stopni i w y wpisujemy 49,94. kończymy endem. Tak. Następnie moglibyśmy sobie opisać tą prostą i tą prostą używając tylko i wyłącznie tego co, się nauczyli, tego co się nauczyliśmy, czyli długości prostych i kątów. Ale żeby pokazać wam troszeczkę więcej narysujemy sobie tą prostą używając równoległej do poprzedniej. Czyli tak, najpierw sobie podajemy, w jakim kierunku chcemy utworzyć tą prostą, która będzie je łączyć. Czyli wybieramy sobie FL, pisujemy kąt 0 stopni. Jak widzimy, tworzy nam się taki odcinek i on nie ma póki co nie ma określonej długości. I teraz wybieramy sobie znowu FL, przechodzimy tutaj strzałką w lewo i wybieramy sobie tutaj opcję linie równoległe do bloku. Do bloku numer 10, tak? Bo chcemy utworzyć tą równoległą do bloku numer 10. Tak? Bo tutaj mamy tą prostą utworzyliśmy tutaj w bloku numer 10. Czyli wpisujemy 10. Następnie wybieramy odległość między liniami, czyli 35,29. I mamy do do wyboru dwa scenariusze, w których to możemy zrobić, bo możemy zrobić, utworzyć to w ten sposób, tak, bo ta linia będzie też równoległa, lub tak jak nas interesuje, czyli do dołu. I wybie znowu wybieramy rozwiązanie. A jeszcze byłbym, za byłbym zapomniał, że trzeba tutaj jeszcze dopisać tą długość, która nas interesuje, oczywiście. Czyli wpisujemy sobie tutaj długość 60,99 i znowu wybieramy które rozwiązanie nas interesuje To się pojawią po raz drugi, więc możemy sobie to usunąć czyli tak, mamy już tutaj tą równoległą jesteśmy w tym punkcie teraz chcemy sobie przejść do tego punktu i zakończyć w ten sposób czyli rysuję, wybieramy sobie FL kąt 180 stopni i na razie to zostawiamy następnie wybieramy FL wpisujemy długość tej prostej, którą tutaj mamy, 14,14 ,14, i wpisujemy sobie nasze, naszą wartość końcową, czyli de facto x, y, 0. I teraz tutaj nie podawaliśmy żadnej długości, ale sterowanie jest w stanie sobie to po prostu przeliczyć. I teraz mamy znowu do, do wyboru dwa rozwiązania. Czyli albo takie przejście tutaj na ostrą, albo tak jak nas interesuje, czyli z taką fazą. I znowu wybieramy sobie rozwiązanie. I to by było tyle, jeśli chodzi o podstawy funkcji FK, a właściwie to funkcji FL. I jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach poniżej. Wtedy może utworzymy jakiś artykuł, taki, takie rozszerzenie tego, tego filmu, aby tę funkcje jak najlepiej zrozumieć. Muszę przyznać, że jest to dla mnie dosyć eksperymentalna formuła i wielu rzeczy nie powiedziałem. Ale chciałbym po prostu podzielić te odcinki na troszeczkę krótsze, bardziej skondensowane. Aby osoba, która szuka konkretnej, konkretnego rozwiązania To po prostu sobie znajdzie to rozwiązanie w kilka minut A nie w te moje 20-25 I w kolejnych odcinkach opowiemy sobie Jaka jest różnica pomiędzy FL a FLT Omówimy sobie funkcję TFC i FCT Jak używać konkretnych wskaźników I tak dalej, i tak dalej Więc na pewno nie będziecie się nudzić ale żeby was nie ominął żaden materiał, to oczywiście kliknijcie przycisk subskrybuj. Jeżeli wam film się podobał, to dajcie łapkę w górę i do usłyszenia następnym razem. Hej.